2021 roku warszawska Giełda Papierów Wartościowych obchodziła 30-lecie nieprzerwanego funkcjonowania. Choć jej początki były pełne wyzwań i trudności, to dzięki rozwojowi i postępowi udało się jej wypracować najsilniejszą pozycję w Europie Środkowej. Dziś swoje oszczędności pomnaża tu setki tysięcy krajowych inwestorów indywidualnych, a nasz rynek stał się cennym źródłem finansowania dla krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw. Pierwsza sesja giełdowa odbyła się 16 kwietnia 1991 roku i wzięło w niej udział 7 domów maklerskich. Notowanych wtedy było 5 spółek: Tonsil, Krosno, Kable, Exbud i Pruchnik. Żadna z nich nie jest już dziś obecna na warszawskim parkiecie. Najdłużej przetrwał Pruchnik, który opuścił parkiet w styczniu 2019 roku. W tamtym okresie giełda w Warszawie była trzecią z kolei po Węgrzech i Słowenii, którą uruchomiono w tym rejonie Europy. Rynek kapitałowy w Polsce był tworzony praktycznie od podstaw, stąd możliwe było oparcie funkcjonowania giełdy na nowoczesnych, jak na tamte lata, rozwiązaniach, takich jak dematerializacja papierów wartościowych i elektroniczny system handlu. Gdyby giełda powstawała dziś, to prawdopodobnie określilibyśmy ją jako startup technologiczny i to bardzo innowacyjny. W latach 90. wydaje mi się, że mało kto dawał szansę sukcesu tej inicjatywie. Polska była stosunkowo młodym krajem, jeśli chodzi o świat kapitalizmu i giełda była czymś zupełnie nowym dla Polaków. Dlatego jej twórcy musieli zarówno sami uczyć się, jak stworzyć ten biznes, jak i edukować cały rynek, który przecież nie wiedział, jak funkcjonuje giełda i jak można na tym skorzystać. Na początku rozwój GPW był powolny. Ze względu na mały wolumen obrotów, sesje giełdowe odbywały się tylko raz w tygodniu, a transakcje zawierane były w systemie notowań jednolitych. Z czasem przybywało spółek, sesja giełdowa trwała coraz dłużej i odbywała się coraz częściej. A przede wszystkim przybywało inwestorów, którzy nieraz musieli stać w długich kolejkach, chcąc zawrzeć transakcję albo wziąć udział w giełdowym debiucie. Moje pierwsze zetknięcie się z giełdą papierów wartościowych nastąpiło w momencie, który był na rynku bardzo burzliwy, bo to były lata 2007-2008, czyli okres w zasadzie tuż przed krachem i później już gdzieś w środku tego całego zamieszania, a więc bardzo szybko nauczyłam się tego, jak giełda faktycznie działa i też jak ekscytujący to potrafi być rynek. Rok 93. Pierwsze pieniądze stracone, niestety naciągnąłem tatę na to, żeby, byłem wtedy w liceum, więc nie miałem własnej kasy, naciągnąłem tatę, żeby zainwestował pieniądze ze skradzionego samochodu, zainwestował wszystkie pieniądze, no i byliśmy ofiarą pierwszej też bessy, ale generalnie wiadomo, że na porażce można się czegoś nauczyć i ja w sumie też postanowiłem się nauczyć i poszedłem na studia w tym kierunku, więc można powiedzieć, że przekułem porażkę w coś dobrego. Dla mnie polska giełda była o tyle ciekawa i o tyle taka ożywcza, że zaczynałam moją przygodę z inwestowaniem ogólnie od rynków zagranicznych, od akcji spółek wydobywających złoto, czy też od opcji na te akcje. Więc gdy przerzuciłam się też już częściowo na ten polski rynek, na polską giełdę, to wszystko było dla mnie bardzo przyjemne i proste w porównaniu do tamtych możliwości inwestycyjnych, które były jeszcze wtedy mniej dostępne. Ostatnio grzebałem sobie na strychu i znalazłem takie zapiski sprzed 28 lat. Są 4 rady mojego taty, który stracił dużo kasy na giełdzie w roku 94. I chyba najlepsza jest ta rada ostatnia, czyli przy zakupie akcji trzeba się dużo zastanowić zawsze i to jest chyba ponadczasowe i cenne. Dziś technologia zmienia się bardzo szybko. Pewnie część z młodych ludzi nie pamięta o tym, że kiedyś, aby zamówić taksówkę, trzeba było po prostu zadzwonić albo stanąć na ulicy i machać, licząc na to, że taksówkarz się zatrzyma i gdzieś nas zawiezie. Podobnie jest z giełdą. Kiedyś, aby zawrzeć transakcję, trzeba było wręcz pójść do biura maklerskiego, odstać swoje w kolejce i zapisać się na tę akcję, wypełnić papierowy formularz, a nie tak jak teraz, kliknąć kilka razy na swoim telefonie. W ciągu minionych 3 dekad działalności GPW przeszła od małego, lokalnego parkietu po obecny status rynku rozwiniętego. Motorem napędowym zmian gospodarczych była prywatyzacja, rozwój rynku kapitałowego, silny wzrost PKB oraz bogacenie się społeczeństwa. Z czasem nasz rynek zaczął przyciągać również zagraniczne spółki oraz zagraniczny kapitał. Dziś możemy się pochwalić największą giełdą Europy Środkowej. Na obu rynkach GPW jest ponad 800 spółek, a ich kapitalizacja to ponad 1 135 miliardów złotych.
Inwestorzy mają do dyspozycji akcje notowane na rynku głównym oraz New Connect, a także szeroki wybór obligacji i instrumentów pochodnych. Przeciętna osoba w bardzo szybki, bardzo łatwy sposób może stać się współwłaścicielem jakiejś firmy, jakiegoś dużego przedsiębiorstwa, także tego przedsiębiorstwa, z którym my mamy na co dzień styczność, na przykład jako klienci. To budowanie majątku dla każdego, dla szaraka i dla tego bogacza, to jest moim zdaniem ponadczasowe. Dla mnie główną rolą giełdy jest przede wszystkim przybliżanie tych dużych firm, dużych przedsiębiorstw do przeciętnego obywatela, który może w nie inwestować. Pamiętajmy, że historia rynków kapitałowych w Polsce jest o wiele dłuższa niż ostatnie 30 lat. Pierwsza giełda papierów wartościowych w Polsce została otwarta w Warszawie 12 maja 1817 roku. Tym samym byliśmy w wąskim gronie krajów posiadających własną giełdę. Sesje na warszawskim parkiecie trwały wtedy tylko godzinę dziennie, a handlowano głównie wekslami i obligacjami. Z kolei handel akcjami rozwinął się na szerszą skalę dopiero w drugiej połowie XIX wieku. W okresie pomiędzy I a II wojną światową giełdy w Polsce działały na podstawie rozporządzenia prezydenta o organizacji giełd. Oprócz warszawskiej istniały także giełdy papierów wartościowych w Katowicach, Krakowie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu i Wilnie. Jednak to w stolicy koncentrowało się 90% obrotów. Tuż przed wybuchem II wojny światowej na warszawskim parkiecie było notowane około 130 różnych papierów, od obligacji skarbowych, bankowych i municypalnych, po listy zastawne i akcje. W 1945 roku, po zakończeniu działań wojennych, próbowano reaktywować działalność warszawskiej giełdy. Bezskutecznie. Narzucony Polsce model gospodarki centralnie planowanej nie pozwolił na jej odrodzenie. Musieliśmy cierpliwie czekać do lat 90. Polska giełda została uruchomiona po raz pierwszy dokładnie w tym samym roku, co giełda amerykańska, ta nowojorska, która dziś jest jedną z tych najpotężniejszych i największych w skali świata. Dlatego gdyby nie okres zaborów, okres wojny pierwszej, drugiej, a potem PRL-u, to prawdopodobnie, a nawet na pewno Polska byłaby zupełnie w innym miejscu niż jest teraz, bo czego jak czego, ale innowacyjności nigdy nam nie brakowało. Ostatnie 2 lata na GPW płynęły pod znakiem szerokiego napływu nowych inwestorów. Co za tym idzie, wzrósł również udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym. Krajowy rynek coraz częściej jest też postrzegany jako dobre miejsce do gromadzenia majątku na emeryturę, co umożliwiają preferencyjne konta IKE oraz IKZE. A jak nasz rynek będzie wyglądał za 30 lat? Różnica będzie dużo większa niż jest między tym, co jest obecnie, a tym, co było na początku polskiej giełdy. Wydaje mi się, że ta globalizacja jednak dotknie giełdę. Nie będzie parkietów lokalnych, będzie jeden globalny rynek czegoś, co jeszcze do końca nie wiemy. Nie wiemy, jakie tam będą notowane instrumenty. Wydaje mi się, że niektóre zawody i niektóre funkcje giełdy i rynku kapitałowego znikną. Czyli nie będzie depozytu, pewnie będzie coś opartego na blockchainie albo na kontynuacji blockchaina. Nie będzie zawodów typu makler, tylko jednak będzie jedna wielka platforma z wieloma instrumentami, których nawet jeszcze nie znamy nazw. Moim zdaniem przyszłość giełdy wygląda bardzo interesująco, zwłaszcza w kontekście polskiego społeczeństwa i tego, co giełda mu oferuje. Dlatego, że moim zdaniem Polacy idą trochę w kierunku bardziej powszechnego inwestowania, czyli takiego inwestowania, które już teraz widzimy na Zachodzie, w krajach takich jak Stany Zjednoczone czy też Niemcy. Sądzę, że Polacy będą coraz częściej inwestować w fundusze ETF, w spółki dywidendowe. Coraz częściej będą się też interesować w tym, w jaki sposób zarządzać swoim kapitałem. No i oczywiście sądzę, że właśnie przez to giełda przestanie być taką niszową instytucją, którą interesuje się wąska grupa osób, mimo że to już teraz się zmienia, ale zacznie być czymś takim naturalnym, naturalnym kierunkiem pieniędzy dla wielu osób. Bardzo trudno jest powiedzieć, gdzie polski rynek kapitałowy będzie za 30 lat, ale pewny jestem, że dziś w 2022 inwestowanie na giełdzie jest najtańsze i najłatwiejsze technologicznie w porównaniu do poprzednich 30 lat. Dziś każdy z nas może nabywać i sprzedawać aktywa finansowe za pomocą po prostu telefonu, który nosimy w kieszeni. Nie potrzebujemy mieć wielu ekranów ustawionych na naszym biurku, ani bardzo specjalistycznie wgłębiać się w dane, analizy i w informacje. Dzięki temu inwestor indywidualny może tak naprawdę wreszcie korzystać w pełni z tych dobrodziejstw, które oferuje nam giełda.